Witajcie w kolejnej odsłonie onkoporadnika Fundacji Iskierka. W tej serii skupimy się na tym, jak przejść przez kryzys związany z leczeniem, związany z diagnozą choroby onkologicznej dziecka, co pomaga w przetrwaniu tego kryzysu, z jakimi trudnościami trzeba się mierzyć i po jakie rozwiązania sięgać. Będziemy się też zastanawiać, czy przejście przez chorobę onkologiczną dziecka może być szansą na rozwój i zmianę, czy wiąże się tylko ze stratą i z trudnymi doświadczeniami, a także czy angażowanie i inicjowanie zmian w opiece okołomedycznej przez rodziców bazujących na swoim doświadczeniu ma sens. Dlaczego mówię, że pokażemy, zobaczymy, zastanowimy się? Ponieważ podobnie jak w pierwszej serii nie będę tutaj sama. Będę mieć specjalnych, wyjątkowych, bardzo inspirujących gości, czyli rodziców, którzy przeszli już przez chorobę onkologiczną swoich dzieci i podzielą się z nami doświadczeniem, powiedzą, co się sprawdza, z jakimi trudnościami oni się mierzyli i po jakie rozwiązania sięgali. Często mówimy o tym, że ta diagnoza i stan choroby czy leczenie, które następuje po diagnozie, to jest taka wyjątkowa sytuacja, sytuacja kryzysu, czyli taki stan nadzwyczajny, który też wymaga nadzwyczajnych środków czy nadzwyczajnych strategii, nie tylko po to, żeby przetrwać ten czas, ale także, żeby sobie skutecznie poradzić, tak? Czyli skutecznie przejść przez ten kryzys. Zapraszam Was do wysłuchania pani Marzeny, czyli mamy Lenki, która podzieli się swoim doświadczeniem, odpowie na pytanie, co jej pomogło przetrwać ten czas. Pani Marzenko, Wy się leczycie z Leną już ile? Od 6 października zeszłego roku. Czyli mamy już 13 miesięcy. Tak. I no, z racji tego, że jest już Pani tutaj zaprawionym w bojach rodzicem, to chciałam dopytać tak z perspektywy czasu, nie? Jak Pani ocenia, co tak najbardziej jakby umożliwiło Pani czy Państwu, tak? Jakby jako rodzicom w ogóle przetrwanie, poradzenie sobie z tą sytuacją? Co mogło mieć taki największy wpływ na to? No, trafienie tutaj z taką diagnozą, otrzymanie tutaj takiej diagnozy nie było dla nas łatwe. Trzeba było wiele rzeczy no, zmienić, trzeba było do wielu rzeczy tutaj się dostosować. No, człowiek zostaje oderwany z tego swojego świata domowego, przedszkolnego, Lenka ma 6 lat. Trafiłyśmy tutaj, jak miała 5,5 roku, także no, nie było to łatwe. Trzeba było bardzo wiele rzeczy pozmieniać, bardzo wiele rzeczy dostosować, przenieść jakby część domu tutaj. To naprawdę jest dla rodziców bardzo ciężkie. Jak dostałyśmy tą diagnozę, naszej pani doktor powiedziałam, że po prostu zostawiam moje dziecko w pani rękach, a ja ze swojej strony zrobię, co jest w mojej mocy, co ja mam dopilnować, czyli gdzieś tam zdrowe żywienie, prowadzenie ją troszeczkę tak psychologicznie, żeby jak najłagodniej ona weszła w ten świat szpitalny. No i ja też jestem osobą wierzącą, więc ta wiara też, ona nawet tutaj się w dużej mierze zgłębiła, także to te czynniki bardzo mi tutaj pomogły też zacząć jakby tą naszą nową podróż w naszym nowym życiu, w nowym otoczeniu, z nowymi osobami. Czyli też mówi Pani właśnie o takim skupieniu, trochę wyznaczeniu stref wpływu i kontroli, tak? Czyli Pani się skupiła akurat na rzeczach, które tak. zależały od Pani, tak? Dokładnie. Natomiast oddała Pani te rzeczy, tak. które nie zależały. Które wiedziałam, że nie ode mnie zależą, oddałam po prostu w ręce Pani doktor. Jasne. I mówiła Pani też jakby wcześniej w naszej rozmowie, że tak postanowiła Pani trochę się no, tak skonfrontować z zaakceptowaniem tej sytuacji. I jakby wiązało się to z takim myśleniem, że to po prostu jest wasza sytuacja, tak? Tak, tak. Znaleźliśmy się tutaj. Trzeba było to naprawdę zaakceptować. No i nauczyć się tutaj żyć. I nauczyć się żyć tutaj i teraz. To, co
przyszłość nasza, to wiadomo, to była jedna wielka niewiadoma. Na początku nie wiedzieliśmy, jak to tutaj będzie, jak długo tutaj będziemy, co będzie się tutaj działo, jakiemu leczeniu tak naprawdę zostaniemy tutaj poddani. Także no, trzeba było się bardzo szybciutko dostosować i żyć po prostu chwilą. Tutaj nauczyłam się cieszyć każdą dobrą chwilą właśnie, czyli dobrym wynikiem. Dzisiaj jest dobrze, cieszyłyśmy się, jutro może być fajnie, możemy dostać troszkę gorsze wyniki, ale wiem, że ten czas minie, że znowu przyjdą dobre chwile, że tak tutaj po prostu jest, jak się dostaje te cytostatyki, ponieważ tak to nazywam, albo nazywam właśnie lekarstwami, nie określam to chemią, staramy się właśnie psychologicznie do tego podchodzić w ten sposób, żeby jakby nie wisieć na tym w ten sposób, tak ciężko, tak mocno. Jeżeli mówię mojej córce, to mówię, że idziemy po lekarstwa, zażywamy lekarstwa, leczymy się, pani doktor nam tu pomoże poleczyć się. Wyjaśniłam jej, bo zapytałam się, czy chce wiedzieć, jak się nazywa, czy chce wiedzieć, z jakiego powodu tutaj jesteśmy. To powiedziałam, że po prostu pochorowała się nam krewka, że nazywa się ta choroba białaczka i ona no, zapytała, ile prawda tutaj będziemy. No nie byłam w stanie jej powiedzieć. Powiedziałam, że no, jakiś dłuższy czas pewno, Leneczko, będziemy musieli tutaj zostać. Nie jestem w stanie, więc jeżeli coś, co wiedziałam, to jej przekazywałam. Jeżeli coś nie wiedziałam, to ja jej to po prostu mówiłam, że ja tego, Lenko, nie wiem, ale się dowiemy, zapytamy pani doktor. Też starałam się jej przekazywać informacje, jeżeli coś wiedziałam, to jej właśnie mówiłam, na tyle, na ile uważałam, że ona jako ten 5,5-latek może przyjąć. Nic więcej. Starałam się ją od pewnych informacji, które gdzieś mogłaby usłyszeć, takie mocniejsze słowa, które uważałam, że nie będą jej potrzebne, starałam się ją uchronić od tego. Bo wiadomo, że jest tu więcej pacjentów, jest tu więcej rodziców, którzy, jeżeli byli tu dłużej, to oni już swobodnie o pewnych rzeczach rozmawiali. A ja dopiero się tutaj uczyłam, prawda? I ja pewne rzeczy dlatego chciałam Lenusię trochę ochronić od takich wprost informacji, prawda? Więc po prostu nauczyłam się jej dawkować pewnych rzeczy, że wiedziałam, że to czy tamto może na tą chwilę zrozumieć, ale też nie wszystko i nie otwarcie. Mówiła właśnie pani o tym, że takie byłyście bardziej w perspektywie tu i teraz, tak? Jakby tak, w takim, tak, jakby w takiej bieżącej chwili. Ale też wspominała pani o pokorze. Tak, pokora, ogromną uczucie pokory poczułam w momencie, kiedy dowiedziałam się, że Lenka się nie wyzerowała po raz drugi. No, ten fakt było bardzo ciężko przyjąć. Dla mnie to było ogromne niezrozumienie, że po tak długim czasie ten jej organizmek niestety, ta krewka nie zdążyła się, po prostu nie udało się tego wyzerować. Ten kawałek tego blastu gdzieś tam zostało i naprawdę w ten czas poczułam, jak przyszłam już po rozmowie z panią doktor, stanęłam za łóżkiem, żeby ona nie widziała mnie i poczułam ogromną pokorę, tak, że ja nie jestem władna, że ja nie dam rady wszystkiego. I to było drugi raz takie pozostawienie tej naszej doktorce, to co należy do niej, a to co ja, to wiedziałam, że dalej muszę robić swoje. Czyli znowu jakby pojawił się ten wątek jakby skoncentrowania tam, gdzie ma pani wpływ, chociaż te informacje no nie podobały się pani, tak? Jakby nie tego się pani spodziewała. Tak, tak. I to było trudne, żeby to przyjąć, ale też jakby pojawiła się od razu taka myśl, no to co ja mogę dalej, tak? Że ja mogę, a co może pani doktor, tak? Co tak, czyli możemy... ja muszę robić dalej swoje, tak jak do tej pory, czyli znowu ogarnąć siebie, bo rodzic, no niestety wiadomo, że jest tutaj dziecko, ono jest bardzo ważne, ale my o siebie też musimy zadbać. My, jako rodzice, musimy też nauczyć siebie prowadzić w tym wszystkim. To jest ogromnie ważne, żeby starać się być takim no, stabilnym. Jest to wszystko trudne, ale rodzice, z którymi się tutaj rozmawia i oni są już dłuższy czas, to my już wiemy, o czym my mówimy.
Także to już jest bardzo zrozumiałe dla nas. Różne przypadki tutaj przychodzą, różne wydarzenia mają miejsce. Ja trafiałam na wspaniałych rodziców, myśmy się tutaj bardzo ze sobą wspierali. U kogoś były gorsze chwile, wspieraliśmy się, a co tam, a jak tam, posiedzieliśmy, porozmawialiśmy, aż dochodziło do tego, że zaczęliśmy się śmiać i uśmiechać. To było cudowne, wspaniali rodzice, naprawdę wspaniali, otwarci. Bardzo dużo informacji. Przez ten okres czasu, który tutaj byłyśmy z Lenusią, bardzo wiele się nauczyłam. Rodzice wspaniali, chętnie współpracowali z nowymi rodzicami, którzy tutaj trafiali, przekazywali swoje informacje, swoje doświadczenia, bardzo bogate, więc to bardzo pomaga. Bardzo pomaga współpraca rodzica z rodzicem. To jest bardzo ważne. Ale też wspomniała Pani przez chwilkę o tym, jaką też uważność jakby miała Pani na swoje emocje, nie? Czyli że jakby Pani też jest w tym Waszym tutaj diademie, tak, który idzie przez tą chorobę, ważnym czynnikiem. Tak? Tak, i tak. Że też jakby rozumiem, warto gdzieś tam na siebie też mieć uważność. Miała Pani jakieś takie ulubione sposoby, żeby jakoś siebie, nie wiem, odbudowywać w tym, albo nawet coś, co polepszało Pani samopoczucie w tym procesie leczenia? Tak sama czasami sobie mówiłam właśnie, Marzena, nie nakręcaj się. Taka głośna rozmowa ze sobą, aha, jak się człowiek sam usłyszy, aha, też jest bardzo ważna. Jak mamy gorsze chwile, idźmy do toalety, usiądźmy tam. Nikt nas tam nie zaczepi, jesteśmy sami dla siebie, chociażby na te parę minutek. I dla siebie poświęcić tą chwilę czasu, starać się tam po prostu ogarnąć, no bo ciężko jest ze łzami iść do tego dziecka, bo dziecko zaraz reaguje, ono to wszystko wyczuwa, zaraz patrzy na rodzica, prawda, jak tylko się ślipnie, że tak powiem. Także fajnym momentem jest takim, żeby po prostu jak chwilkę mamy gorszą, ogarnąć to dziecko, powiedzieć, mamusia na chwilę wychodzi, prawda, ale iść nawet do tej toalety, na chwileczkę sobie tam posiedzieć, zresetować się troszeczkę, poukładać sobie myśli, to jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś też umie medytować, to też może wykorzystać taką formę, to już taka osoba też nawet wie. Także to jest fajne, znaleźć sobie ten swój kącik na chwilę i troszeczkę ze sobą pobyć i troszeczkę nie śpieszyć się. Pierwsze chwile tutaj są bardzo takie, że człowiek się śpieszy, człowiek się bardzo stresuje, czy wszystko dobrze zrobił, czy ogarnął kroplówkę, czy lekarstwa zostały wszystkie podane, a co jeszcze dziecku zrobić, zjeść, a to, a tamto. Więc my w tej całej matni tak naprawdę, no matni, posiadamy bardzo dużo, przyjmujemy na początku informacji, bo tak jak mówiłam, poznajemy ten świat, poznajemy lekarza, poznajemy leki, dostajemy wiele innych informacji, przychodzą do nas różne osoby, bo wiadomo, są tu też nauczycielki. Każdy chce zapytać, kto nowy, zapisać, popracować z takimi osobami, więc jest tego dużo. Potrzebujemy takiej chwili dla siebie wtedy. Mieć tą świadomość trzeba, że ja to potrzebuję. Mam prawo na te 5 minut dla siebie, bo to jest ważne dla rodzica i dla tego dziecka, jak się zrelaksujemy troszeczkę. Mimo wszystko. W nawiązaniu do tego, co powiedziała Pani Marzena i też co wynikało z różnych rozmów na oddziale, które prowadziłam z rodzicami, też w trakcie wywiadów, które były częścią tego projektu, zebrałam takie najważniejsze dobre praktyki, czyli najczęściej pojawiające się odpowiedzi na pytania, co pomaga w przetrwaniu tego czasu, czyli co pomaga utrzymać względną równowagę taką psychiczną, emocjonalną i utrzymać motywację przez cały okres leczenia. Strefy wpływu to coś, do czego Pani Marzena też nawiązała w naszej rozmowie. Chodzi o to, żeby zadać sobie takie pytanie, żeby rodzic sobie zadał takie pytanie, na co ja mam wpływ, tak, z perspektywy rodzica, a następnie skoncentrował się na tym, na co realnie ma wpływ, ponieważ koncentracja na tym, na co nie mamy wpływu, często prowadzi do pogorszenia takiego stanu psychicznego, emocjonalnego, do zwiększenia poziomu dystresu, do prowadzenia, do przeżywania frustracji czy rozczarowania. Pani Marzena zwróciła uwagę na to, że to, na czym ona się skupiła, to takie kwestie związane z opieką nad córką, takie kwestie związane z żywieniem, z prowadzeniem jej takim psychologicznym, czyli nastawieniem do leczenia, natomiast oddała te kwestie medyczne lekarzowi. To, co ważne, żeby wybrzmiało, to, że strefy wpływu, to jest wyznaczanie tych stref, to jest kwestia bardzo indywidualna, czyli każdy z Was, każdy z rodziców ma prawo wyznaczyć swoje strefy. Mam takie spostrzeżenia z pracy na oddziałach, że bardzo często wiąże się to też z diagnozą, czyli z tym, jakie rozpoznanie ma dziecko.
i z tym, co rodzic słyszy w gabinecie lekarskim, tak? Czyli w jaki sposób słyszy tą diagnozę, jak słyszy te procenty, czy szanse na przeżycie, czy szanse na skuteczne wyleczenie. Ponieważ jeśli jest bardzo słabe rokowanie, czy bardzo złe, to bardzo często pojawia się taka potrzeba w rodzicu, żeby szukać informacji, żeby koncentrować się na poszukiwaniu rozwiązań, czyli rodzic wtedy szuka konsultacji w kraju, czy szuka konsultacji za granicą, czyta artykuły medyczne, szuka takich bardzo medycznych, rzetelnych informacji. Jednocześnie no, wchodząc też w tą strefę lekarską, można powiedzieć, natomiast takie przekonanie rodzica, że zrobił wszystko, co w swojej mocy, żeby zapewnić dziecku szansę, jest bardzo ważnym przekonaniem i w tym wypadku też bardzo uzasadnionym. Jest pewne ale, ale polega na tym, że bardzo ważne jest też, żeby każdy z Was zadał sobie pytanie, jak to na niego działa, ponieważ są rodzice, na których ta strategia poszukiwania informacji takich bardzo medycznych i konsultowanie przypadków w różnych ośrodkach działa bardzo skutecznie, czyli oni czują kontrolę, czują sprawczość. Dla niektórych rodziców takie działanie nie jest korzystne, bardzo często czują się bardziej zaniepokojeni czy bardziej zdezorientowani. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że czasami nadmiar informacji powoduje taki stan zagubienia, tak? Czyli rodzic nie wie, co ma zdecydować, nie wie, jak się ma zachować i jednocześnie też podważa te decyzje, na przykład lekarskie, które mają miejsce tu i teraz. Także jeśli macie taką potrzebę, to absolutnie macie do tego prawo, natomiast zachęcam do tego, żebyście też mieli uważność na to, jak to na Was działa. Akceptacja sytuacji to takie pojęcie bardzo kontrowersyjne. Zauważyłam u wielu rodziców, że pojęcie akceptacji w ogóle tak bardzo mocno kojarzy się z takim hasłem zaprzyjaźnienia się z chorobą. I kiedy pada to drugie stwierdzenie, oczywiście pojawia się dosyć silna złość i często takie komentarze, że w ogóle nie ma opcji, żebym się zaprzyjaźnił czy zaprzyjaźniła z chorobą. Natomiast zachęcam Was do innego spojrzenia na akceptację. Akceptacja w moim rozumieniu jest dokładnie tym, co powiedziała Pani Marzena, czyli takim przyjęciem, że ta sytuacja, która jest teraz, jest moją sytuacją i ona nie będzie inna. Co to oznacza? To oznacza, że mogę, mam prawo oczywiście i mogę myśleć, że to jest niesprawiedliwe, że moje dziecko na to nie zasłużyło, że moja rodzina na to nie zasłużyła, że nie mam na to zgody. Natomiast pytanie, czy od takiego myślenia ta sytuacja się zmieni? No niestety nie. Tak, jakby nikt nie jest w stanie zmienić tej sytuacji. W związku z czym to, do czego zachęcam, to zadać sobie takie pytanie, czy jestem w stanie jakby po prostu przyjąć tą sytuację, tak, że ona jest, bo jeśli jesteście w stanie ją przyjąć, to w kolejnym kroku możecie sobie zadać pytanie, to skoro ją przyjmuję i ona jest moja, no to co ja mogę zrobić, tak? Jak ja mogę sobie poradzić, czego ja potrzebuję, żeby sobie poradzić, czyli możecie przejść bardziej do tego zadaniowego podejścia do kryzysu i do szukania rozwiązań. Nadmierne skoncentrowanie na krzywdzie często powoduje takie nadmiarowe skoncentrowanie na emocjach i bardzo to utrudnia wejście w taki zadaniowy tryb radzenia sobie z kryzysem. Co to znaczy tu i teraz w perspektywie leczenia onkologicznego dziecka? To oznacza dokładnie najprościej skoncentrowanie na bieżącym dniu, na bieżącej chwili. To jest mocne skupienie się na tym, co danego dnia czy w danym momencie było dobrego, co się wydarzyło dobrego, czyli często rodzice mówią o dobrym wyniku, o niższym CRP, o większej ilości płytek, o minimalnie mniejszym guzie czy minimalnie mniejszej chorobie, która jest obecna w dziecku. Natomiast w momencie, w którym następują jakieś kryzysy, często ta perspektywa tu i teraz umożliwia takie myślenie o tym czasie, że ten czas jednak mija, tak? Czyli dzisiaj jest kryzys, dzisiaj dziecko się gorzej czuje, ale jutro może być zupełnie inaczej. Perspektywa tu i teraz też oznacza, że żyjecie teraz. Tak? Często rodzice mówią, że wszystko, co mają, to jest czas. Tak? Ten czas, który jest teraz. W związku z tym bardzo wielu rodziców zachęcało w tych wywiadach do tego, żeby też korzystać z tego życia, żeby myśleć o jakości życia w chorobie, żeby spełniać marzenia, nie wiem, jeździć na urlop, bo nie macie życia za 2-3 lata, macie go teraz w tym momencie.
Niektórzy rodzice, którzy są w takiej sytuacji, że choroba ich dziecka jest w zasadzie nieuleczalna, czyli leki umożliwiają jakąś stabilizację, natomiast często wdrożone jest już leczenie paliatywne, traktują tą perspektywę tu i teraz w zasadzie jak styl życia, tak? I często mówią o tym, że starają się z tej teraźniejszości wyciągnąć jak najwięcej. Wielu rodziców odwoływało się też do takiej bardzo ważnej potrzeby koncentrowania w ogóle na sobie, czyli myślenia też, że ja jestem ważny w tym całym procesie. Chodzi o bardzo małe rzeczy, tak? Rodzice mówili o tym, o zamianie z drugim rodzicem, o wolnym weekendzie, o udaniu się, nie wiem, do kosmetyczki, do fryzjera, spotkaniu z przyjacielem, pójścia na mecz, tak? Czy pójścia pobiegać do lasu. Te wszystkie czynności rodzice jakby stawiali jako takie czynniki, które w zasadzie pozwalały im się czasami odbić od tych sytuacji kryzysowych, odrobinę zregenerować, zbudować też trochę inne doświadczenia w tym procesie leczenia i naprawdę wskazywali też na to, że nie potrzeba dużo, tak? Że takie proste czynności w zasadzie budowały ogromne zasoby i umożliwiały utrzymanie motywacji. Zwracali też uwagę na to, że czasami jakby znajdowali na to czas przed jakimiś też większymi kryzysami, które były trudne do przewidzenia i dzięki temu jakoś inaczej mogli sobie z nimi radzić, czy w ogóle mieli jakoś naładowane te baterie, żeby sobie z nimi radzić. Pamiętajcie o tym, że to leczenie onkologiczne bardzo rzadko jest przewidywalne. Wielu rodziców w trakcie wywiadów mówiło, że w zasadzie czas im się nie zgadzał, tak? Czyli dostawali informacje, będzie to 12-14 miesięcy, robiło się 19-24 albo więcej. W związku z tym, oprócz myślenia o tym, żeby wykorzystywać tą teraźniejszość, nawet tą teraźniejszość na oddziale, warto też pomyśleć o zaspokajaniu różnych swoich potrzeb, czyli bardzo jesteśmy na tak dla tak zwanego zdrowego egoizmu, który służy zarówno Wam, jak i dzieciom, ponieważ Wasze samopoczucie ma bezpośredni wpływ na to, jak się czują dzieciaki w trakcie leczenia. To, na co wskazywali jeszcze rodzice, to na takie czerpanie z takich zewnętrznych zasobów, czyli od innych ludzi, od instytucji, od organizacji. I tutaj takie najczęściej wymieniane czynniki to było w ogóle takie wsparcie organizacyjne od najbliższych, tak? Czyli czy opieka nad dzieckiem, czy nad dziećmi w domu, czy dowożenie zakupów, czy robienie jakichś obiadów. Bardzo mocno podkreślali właśnie budowanie tej swojej drużyny. Wiele osób korzystało też z takiego wsparcia instytucjonalnego, też ze wsparcia różnych fundacji czy organizacji pozarządowych i to finansowego, ale też takiego bardziej organizacyjnego czy aktywizacyjnego, czyli uczestniczyli w jakiejś terapii zajęciowej, jeździli na różne wyjazdy. Wielu też podkreślało w ogóle takie nakierowanie na innych, czyli umożliwianie innym pomaganie im, tak? I mówili o bardzo wielu takich dobrych doświadczeniach, czyli o ludziach, których w ogóle nie znali, a którzy robili dla nich bardzo niesamowite rzeczy, tak? Czyli podejmowali się jakichś bardzo dużych zbiórek albo robili jakieś takie bardzo głośne akcje. W zasadzie bardziej zainspirowani opowieścią o chorobie ich dziecka, ponieważ fizycznie się też nie znali. I część rodziców też podkreślała jakby taką otwartość na to, żeby korzystać z farmakologii w przypadku, kiedy ten stan psychiczny czy emocjonalny nie był za dobry. I skorzystali też ze wsparcia psychologicznego, zwłaszcza ci, którzy poprzez odgadywanie się, poprzez rozmowę w jakiś sposób regulowali emocje. Zapraszam Was do posłuchania pani Anety, mamy Miśki. Mama Michaliny opowie o tym, co dla niej wydawało się najważniejsze w przetrwaniu tego czasu. Co z pani perspektywy wydaje się takie najważniejsze w przetrwaniu tego czasu? Czyli co umożliwia utrzymanie jakiejś formy na tym oddziale, też takiej psychicznej, co pomaga utrzymać też motywację do leczenia? Co wydaje się takie najważniejsze nawet od samego początku, jak się trafia na oddział? No, przede wszystkim w pierwszy dzień, jak poszliśmy do góry na oddział, bo najpierw byliśmy na pediatrii 3 dni, potem było wolne miejsce do góry, to tam poszliśmy i pierwsze moje wejście było na oddział, mówię, gdzie ja tu jestem. No, diagnoza swoje robi, tak? Leczenie też swoje. Ale jak się już weszło na salę i mama podeszła jedna do mnie i przedstawiła się,
poinformowała mnie o wszystkim, co można sobie załatwić, jakie na przykład świadczenia na dziecko, co się należy, że trzeba pozałatwiać orzeczenie o niepełnosprawności. Jest też zasiłek pielęgnacyjny, jest zasiłek opiekuńczy dla rodzica w tym momencie, że się opiekuje dzieckiem, to należy się ten zasiłek, także dużo poopowiadała, co można, a co nie można. Duże wsparcie też jest osiągalne w tym, że rodzic z rodzicem dużo musi rozmawiać. Dużo wsparcia. Na przykład ktoś tam powie, a czy pijemy kawę? Oczywiście, no to zwołujemy się, przysiadamy do stołu, czy tam jak ktoś ma coś słodkiego pochowane przed dziećmi, co nie mogą mieć, no to my potem to zajadamy. No niestety waga się też wzrasta, ale to już jest szczegół. To potem człowiek wejdzie do formy takiej, jakiej powinien być przed, ale najważniejsze, żeby dziecko było wyleczone i żeby się nie załamywać, to jest raz. Drugie, że duże wsparcie, duża rozmowa z rodzicami. Wspólne takie, na przykład o pieczenie jabłka z kruszonką. Na oddziale. Na oddziale oczywiście, bo to jest ten dobry punkt, że mamy kuchnię swoją. Potem jeszcze jak dzieci mają urodzinki. Też wspieramy te dzieci, też to dobrze wspomina. I dla nich też jest to bardzo miłe, tak? Bo dziecko jest w szpitalu, a one ma urodzinki. Jak to teraz organizować? No w domu raczej nie, no bo jak? Bo jeżeli one musi być na oddziale. Jeszcze w czasie pandemii, jeszcze prawda? W czasie pandemii też nikt nie może przyjechać. No to takie zgromadzenie dla nas. Mama oczywiście też coś się zaangażuje, tam nie powiem, bo każdy rodzic, jeżeli dziecko ma urodzinki, też wspomnę o personelu, bo też pani pielęgniarki i lekarze przychodzą tak samo do dzieci z prezentami. I na przykład rodzic angażuje się w to, że załatwia tort, ciasto, jakieś tam ciasteczka, czy tam chipsy, jeżeli dzieci mogą, ale też pytamy się lekarzy, co mogą dzieci zjeść. Czyli jeśli dobrze rozumiem, to to, co pomaga przetrwać, zwłaszcza taki długi okres czasu, to jest takie tworzenie w ogóle małej społeczności na tym oddziale, tak? Czyli oddzielenia się obowiązkami czy dbaniem o te przestrzenie wspólne, ale też właśnie poprzez, nie wiem, organizowanie wspólnie świąt czy obiadów, tak? Obiadów. Tak się zdarzyło, złożyło się tak, że na przykład święta to żeśmy byli w domu, tak? No, ale obiad na przykład w niedzielę, taki niedzielny obiad, każdy był w szoku, nie? Na oddziale, na tak? Oddziale, organizowany. Tak, organizowany był, tak, że każdy ktoś coś dał. Rosół, jeden tata gotował rosół. Tata jeden znowu zrobił kotlety schabowe, tak? Bo Michasi na przykład bardzo nie smakowały od niego kotlety. No. Kluski znowuż chciał jeden chłopak, nie tylko, bo też były dziewczynki, co tam i rodzice, także było zaangażowanie, że jeden robi to, drugi to, trzeci to, także było nas tam sporo. Także każdy coś miał do zrobienia i to nie było tak, żeby ktoś jemu powiedział, nałożył, a bo ty masz to zrobić. Nie, nie było takiego czegoś. Każdy przyszedł sam, a co ja mam zrobić? A co ja ten, a to ten zrobi, to ten weźmie, to zrobi, ten to zrobi. Także nie było tak i nawet czasami jak nam zostało to na poniedziałek mieliśmy, także też jedna mama mówi, a wiesz co, ja tam odgrzałam kluski czy tam ten sos, to tam iść, to tam weźmie Hasi czy tam innym dzieciom, żeby sobie zabrały. Czyli trochę, sobie trochę tak jak, się, w rodzinie. Jak w rodzinie, no bo to już nasz dom, tak? Jednak żeśmy poszliśmy tam pierwszy dzień, to nie jest tak, że wychodzimy do domu, tylko tam siedzimy 3 miesiące, powiedzmy idziemy na 3 dni do domu, lub 6 dni, 10 dni, no to ja się czułam jako gość w domu. Ja się nie czułam, że jestem jako domownikiem tu, tylko się czułam jako gościem, że jak weszłam pierwszy raz, to nie wiedziałam, co mam zrobić, gdzie mam się odwrócić, co, gdzie ja jestem. Bo jednak cały czas człowiek jest w tym szpitalu, na tym oddziale. To tam jest taka duża rodzina, że się wspieramy, angażujemy się we wszystkim. To, na co bardzo mocno wskazała uwagę pani Aneta, to na to, co się da. Tak, czyli pani Aneta miała z Miśką bardzo różne momenty w leczeniu, też były bardzo ciężkie te momenty. Natomiast w tych naszych rozmowach często odwoływała się do tego właśnie, co robiła poza tym leczeniem, czyli w co się angażowała, co robiły razem z Miśką na oddziale, bo na tym oddziale spędzały bardzo dużo czasu. Odwoływała się też do tej wspólnoty, tak, jaką są rodzice na oddziale, do tego współdziałania, do tego czerpania od siebie i to stawiała jako takie najważniejsze czynniki w tym, żeby sobie poradzić z tym kryzysem związanym z leczeniem onkologicznym.
Każdy w sytuacji kryzysu, każdy rodzic w sytuacji kryzysu, jakim jest leczenie onkologiczne dziecka, zapewne wypracuje własne dobre praktyki, ale też doświadczenie wielu rodziców, wielu onkorodziców pokazuje, że tutaj bardzo przydatne jest inspirowanie się innymi rodzicami. To, o czym będziemy mówić w następnym odcinku, to o bardzo ważnej kwestii barier, które utrudniają właśnie w czerpaniu z dobrych praktyk i uniemożliwiają czasami takie poradzenie sobie z kryzysem związanym z leczeniem. Do zobaczenia.